Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie jednego z naszych użytkowników, który tutaj nie podał swojego imienia i posługuje się jedynie pseudonimem. I pytanie brzmi: dostałem rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem 3-miesięcznym. Czy szef może samowolnie anulować to wypowiedzenie i będę musiał się na to zgodzić? Szanowny panie, jeżeli chodzi o kwestie wypowiedzenia umowy, które są przewidziane w przepisach prawa pracy, to nie mamy jakichś jednoznacznych przepisów dotyczących cofnięcia takiego rozwiązania umowy o pracę. Co prawda w kodeksie pracy mamy informację, że jeżeli nie mamy czegoś uregulowanego w samym kodeksie pracy, to powinniśmy się zastosować do odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, tak? Oczywiście pod warunkiem, że nie są te zapisy w kodeksie cywilnym sprzeczne z zasadami prawa pracy i z przepisami prawa pracy. Natomiast wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika, które ma zmierzać do rozwiązania stosunku pracy, tak? Oczywiście jest to obwarowane różnymi warunkami, tak? Są pewne okresy wypowiedzenia, które muszą być zastosowane w zależności od stażu pracy i tak dalej. Natomiast jeżeli oświadczenie woli jest już doręczone do pracownika, to jest skuteczne. Czyli jeżeli pan się zapoznał z tym wypowiedzeniem, no to to wypowiedzenie jakby ma moc prawną i ten okres wypowiedzenia już powinien być stosowany od momentu, zgodnie oczywiście z przepisami kodeksu, tak, czy to od początku następnego miesiąca, te 3 miesiące i tak dalej. Natomiast jeżeli pan otrzymał to wypowiedzenie i teraz pracodawca chce je cofnąć, to pan musi na to cofnięcie wyrazić zgodę. To znaczy nie, że pan jest zmuszony do wyrażenia tej zgody, tylko żeby cofnięcie tego wypowiedzenia było skuteczne, to pracownik musi wyrazić na to zgodę pisemnie. Oczywiście może pan takiej zgody nie wyrażać i wtedy to wypowiedzenie 3-miesięczne pozostaje w mocy i po tym okresie po prostu stosunek pracy się rozwiązuje i pan przestaje być pracownikiem. Więc wcale nie musi pan na to zgody wyrażać. Żeby było skuteczne cofnięcie, ta zgoda jest wymagana na piśmie i wtedy faktycznie, no, jeżeli doszło do jakiegoś porozumienia, że zarówno pracownik, jak i pracodawca wyrażają chęć dalszej współpracy i żeby jednak to wypowiedzenie cofnąć, to wtedy jest taka możliwość, tak? Oczywiście ze zgodą tego pracownika wyrażoną pisemnie. Natomiast nie ma żadnego przymusu, ani żadna ze stron nie jest zobligowana do wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. I normalnie ta umowa, tak jak powiedziałem, może się rozwiązać w tym terminie, który byłby przewidziany przepisami i wtedy pan pozostaje już poza tym stosunkiem pracy, tak, osobą, która nie jest zatrudniona u tego pracodawcy, jeżeli ten okres minie. Więc jeżeli na tym panu zależy, żeby faktycznie nie chce pan już współpracować z tym pracodawcą i żeby ten stosunek pracy się zakończył po tym okresie wypowiedzenia, to proszę tej zgody pisemnej na cofnięcie wypowiedzenia nie wyrażać, tak, i po prostu zaczekać, aż okres wypowiedzenia upłynie. Oczywiście w okresie wypowiedzenia pan jest zobowiązany do świadczenia pracy, chyba że pracodawca pana zwolni z świadczenia pracy, na przykład z zachowaniem wynagrodzenia, czy też na jakichś innych warunkach, które państwo, zarówno pracodawca, jak i pracownik, ustalili w pisemnym porozumieniu, tak? Może tutaj być na przykład częściowo odpłatne, czy jakieś wykorzystanie urlopu, jeżeli panu przysługuje, tak? No tutaj są kwestie, które pozostają otwarte, natomiast może pracodawca też pana zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na koniec tego okresu wypowiedzenia na przykład, tak? Chociaż z tego, co pan pisze, wnioskuję, że pracodawca chciałby jednak to wypowiedzenie wycofać, bo na przykład nie ma pracowników i chce, żeby pan jednak tym pracownikiem w zakładzie pozostał. No to jest kwestia oczywiście do rozważenia przez pana, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wymagana byłaby pana zgoda pisemna na cofnięcie wypowiedzenia i wtedy nadal może pan być tym pracownikiem na zasadach dotychczasowych, tak, dotychczasowej treści umowy o pracę i stosunku pracy. Także jeżeli, tak jak powiedziałem, chce pan się rozstać z tym pracodawcą, to nie wyrażamy zgody na cofnięcie wypowiedzenia, czekamy, aż okres wypowiedzenia upłynie i wtedy pan przestaje być pracownikiem. No chyba że sytuacja jest inna, no to już wtedy to wszystko zależy od pana decyzji, tak?
Jeżeli by pan miał jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.